Cześć, tutaj Michał Szczepanek. W tym odcinku streszczę dla Was książkę, podzielę się najważniejszymi punktami z książki Esencjalista. Książka Esencjalista dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co w życiu jest najważniejsze i robić to na co dzień. A całość notatek z tej książki znajdziecie na platformie BookTube. Zanim zaczniemy, ważna informacja. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy, tych idei w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli ludzi, którzy chcą razem ze mną poznawać dwie książki w miesiącu i wdrażać je w życie. Prosto na maila wysyłam wideo notatki oraz podsumowanie tekstowe z danej książki, dzięki czemu oszczędzasz czas i poznajesz najlepsze idee świata. Otrzymujesz również dostęp do ponad 30 już pakietów notatek wideo oraz tekstowych podsumowań książek, które według mnie każdy choć raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Link pod tym filmem. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Pierwszą rzeczą jest definicja esencjalizmu. W skrócie można użyć trzech słów. Mniej znaczy lepiej. Czyli rób mniej, ale jeżeli już coś robisz, to rób to lepiej. Pytanie, czy jesteśmy produktywni, czy tylko zajęci? Wiele osób angażuje się w różne rzeczy, które nie mają kompletnie znaczenia. Kiedy bierzemy na siebie zbyt wiele rzeczy, negatywnie wpływa to na naszą produktywność. W esencjalizmie chodzi o to, aby skupić się tylko na tym, co najistotniejsze, co przybliży nas najszybciej do naszych celów. Raz chodzi o to, aby odrzucić wszystko inne, cały ten szum dookoła. Esencjalista skupia się na esencji, na tym, co nadaje smak naszemu życiu. Czyli eliminuj wszystko, co zbędne i skup się na tym, co ma znaczenie. Bo przecież lepiej jest skupić się na jednym celu i poświęcić jemu cały swój czas i energię, niż rozpraszać naszą energię na mnóstwo mniej znaczących zadań. Lub inny przykład. Zamiast skupiać się na setkach znajomych na Facebooku i mieć z nim jakąś płytką relację lub żadną, skupmy się na kilku najważniejszych dla nas osobach w życiu. Na rodzinie, na przyjaciołach i z nimi zgłębiajmy relacje. Mniej, ale lepiej. Odrzućmy presję angażowania się we wszystko. Zaakceptujmy konieczność wymiany. Coś za coś. Jeżeli mówimy czemuś tak, to innym rzeczom musimy powiedzieć nie. Nie porównujmy się do innych, że ktoś coś robi, to ja też to muszę robić. Nie wszystko dla nas jest dobre. Zastanów się, co jest dla Ciebie konkretnie najistotniejsze i zacznij to robić. Dlaczego dziś tak trudno być esencjalistą? Po pierwsze, mamy zbyt dużą liczbę opcji do wyboru. Pierwszy raz w dziejach świata jest dostępna tak wielka liczba opcji jak dziś. Ludzie po prostu są nieprzygotowani do zarządzania sobą i do podejmowania tylu różnych wyborów. Straciliśmy możliwość odróżniania tego, co ważne, co istotne, od tego, co jest tylko szumem. To zjawisko nazywa się zmęczeniem decyzjami. Podejmujemy tyle różnych decyzji na co dzień, że już nie jesteśmy w stanie zastanowić się na tym, co dla nas najistotniejsze. Po drugie, jest olbrzymia presja społeczna. Ktoś coś robi, my też uważamy, że to trzeba robić. Więc mamy nie tylko natłok informacji, ale również natłok opinii. Każdy ma zdanie na jakiś temat. Każdy ma przylepiony do głowy hashtag nie wiem, ale się wypowiem. Oraz mamy przekonanie, że możemy robić wszystko. Że starczy nam czasu na wszystko, pieniędzy na wszystko. Rzeczywistość jednak weryfikuje. Znajdźmy przestrzeń na refleksję na temat tego, co ważne i co nieważne. Na odróżnienie tego, co istotne, od tego, co jest tylko śmieciem, szumem i trzeba to odrzucić. Ponieważ niektóre sprawy są ważniejsze niż inne, musimy włożyć wysiłek na ich rozróżnienie. Potrzebujemy czasu na refleksję, na bycie sam ze sobą. Niektórzy ludzie sukcesu planują w swoim kalendarzu tak zwany blank space. Jest to czas, kiedy nic nie robią, jedynie myślą. Refleksja. Wiedzą, że w pędzie życia potrzebny jest taki czas na zatrzymanie się i zweryfikowanie, dokąd idziemy. Dlatego nie bój się poświęcić trochę czasu na nudę, na nic nie robienie. Dobrym pomysłem jest również pisanie dziennika. Takiego dziennika, gdzie zapisujecie swoje przemyślenia, to, co było dla Was dzisiaj ważne, co nie. Też wtedy będziecie łatwiej podejmować decyzje i będziecie mieć szerszy kontekst, patrzenie na to, co się w Waszym życiu dzieje. Jak już powiedzieliśmy, nie wszystko jest istotne. Większość rzeczy wokół nas jest kompletnie nieistotna, jest po prostu szumem, czymś, co nam przeszkadza w rozpoznaniu tych rzeczy właściwych. Dlatego ten czas na refleksję jest ważny, ale również po tej refleksji musi przyjść postanowienie, co ja konkretnie będę teraz robił. Chodzi o to, aby wybrać właściwą rzecz z właściwych pobudek, czyli dlaczego chcesz to zrobić, oraz żeby zacząć ją robić właśnie teraz, jeżeli jest najważniejsza. Więc nie możemy tylko eliminować złodziei czasu, to jest oczywiste,
ale musimy również eliminować różne dobre opcje, w które moglibyśmy się angażować, ale z racji tego, że nie możemy we wszystko się angażować, musimy też z nich zrezygnować i zostawić tylko to, co najistotniejsze. Ciekawostka. Priorytet czy priorytety? Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś słowo priorytet było w liczbie tylko i wyłącznie pojedynczej. Dopiero niedawno zaczęliśmy używać słowa priorytety, co w ogóle zrobiło zamęt w naszym patrzeniu na produktywność, bo nie można mówić o priorytetach w liczbie mnogiej, tak jak się to teraz mówi, bo jeden powinien być priorytet. Jeżeli mówimy o kilku priorytetach, to już nie są priorytety, to nie jest priorytet. Wiecie, o co chodzi? Priorytet powinien być jeden, czyli ta najważniejsza, najistotniejsza rzecz. A kiedy robimy 1, 2, 3, 4, 5 priorytetów, która z tych rzeczy jest najważniejsza? Chodzi o to, byśmy naszą energię koncentrowali w jednym kierunku. Wtedy szybciej możemy osiągnąć to, co naprawdę dla nas ważne. Często odmawiaj i rzadko się zgadzaj. Codziennie setki rzeczy dopomina się o naszą uwagę. Naucz się odmawiać prawie zawsze. Bądź bezwzględny, jeśli chodzi o eliminowanie rzeczy ze swojego życia, które nie są istotne. Aby mieć czas na to, co najważniejsze, odmawiaj. I naucz się odmawiać często. Stosuj zasadę 90%, jeśli chodzi o decyzję, czy się w coś angażować, czy też nie. Na czym polega ta zasada 90%? Jeżeli nie jesteś na coś przekonany w 90%, to sobie odpuść. Jeżeli ktoś zaproponuje ci jakąś współpracę, to zadaj sobie pytanie, czy ta współpraca, w jakim stopniu ta współpraca zwiększy prawdopodobieństwo, że osiągnę swoje cele, te, które mam długoterminowe, moją wizję. Jeżeli 99% tak, to idź w to. Ale jeżeli 80%, to nie jest dobry pomysł. Filtr 90% pozwala nam zdecydować, czy jesteśmy do czegoś przekonani praktycznie na 100%, czy nie. Jeśli nie ma 100% pewności, to masz pewność, że nie powinieneś się w to angażować. Dlatego tak wysoki filtr, aż 90% przekonania w coś, aby nie angażować się w rzeczy błahe, których może być zbyt wiele. Nie bój się odmawiać. Ludzie są efektywni, kiedy umieją odmawiać, kiedy potrafią powiedzieć, to nie dla mnie. Wiele osób zgadza się na coś, bo nie lubi odmawiać innych lub boi się zranić innych. Ale kluczem do efektywności jest mówienie nie. Nie lubimy odmawiać, bo uważamy, że jest to niestosowne, że kogoś to obrazi, że może to pogorszyć relacje z innymi ludźmi. Naucz się oddzielać decyzje od relacji. Odmowa może boleć, przyznajmy to, przez pierwsze 10 minut, kiedy zastanawiasz się, czy dobrze zrobiłeś. Ale zaoszczędzi ci to dużo więcej bólu, frustracji, kiedy nie będziesz w stanie sprostać temu, na co się zgodziłeś w przyszłości. W związku z nadmiarem spraw, które masz na głowie. Ustal priorytety, albo ktoś inny zrobi to za ciebie. Australijska pielęgniarka Bronnie Ware, która opiekowała się osobami, które kończyły swoje życie, pytała ich, czego najbardziej żałowali w życiu? I większość osób odpowiadała, że żałowała tego, że nie żyła swoim życiem, że nie była na tyle odważna, by innym powiedzieć nie i zacząć żyć tymi swoimi pasjami, które zawsze chciała zrealizować. Dlatego życie w zgodzie z samym sobą wymaga odwagi, wymaga mówienia nie, przeciwstawiania się często presji społecznej, że wszyscy coś robią, a my chcemy robić coś innego. Musimy przejąć kontrolę nad naszymi wyborami, zamienić to częste mówienie muszę coś zrobić, bo czujemy, że inni na nas to wymuszają, na chcę. Ja sam to wybieram, że decyduję się robić tę rzecz. Ja chcę to robić. Hej, dzięki za zapoznanie się z fragmentami notatek z tej książki. Jest jeszcze dużo więcej rzeczy, które można wyciągnąć i wdrożyć w nasze życie. Jeżeli chcesz przetestować BookTube przez 7 dni za darmo, kliknij link pod tym filmem. Do zobaczenia. Cześć.